Hej kochani, witajcie w kolejnym drappingu na kanale. Dzisiaj przygotowałem 5, 1, 2, 3, 4, tak, 5 nowych zdrapek, których na tym kanale jeszcze nie było. Ale zanim wam je pokażę, to jeszcze wrócimy do tej krzyżówki, która była ostatnio, w której niestety zgubiłem literkę T. Teraz mogę ją dodrapać. Na szczęście byliście na posterunku i mnie poprawiliście w komentarzach, także dziękuję wam serdecznie. No i tak, zgubiliśmy w tym wyrazie literkę T. Możemy ją teraz dodrapać. Co nam daje? Jak widać, tutaj ta literka T jest. W tych literkach, które możemy odkrywać, jest tu. Co nam daje? Czwarty wyraz. Ja myślałem, że w tej krzyżówce mamy tylko trzy wyrazy, czyli tutaj leaf, my i gdzieś tutaj coś było jeszcze. O, tu jest jakiś wyraz, że były trzy, a trzy dawały nam premię w wysokości 50 koron. No ale jak dodamy ten jeszcze wyrazik, no to mamy wyrazy 4 i wygrywamy tutaj stówkę, a nie 50 koron, także mega fajnie. Dzięki wam za uwagę, że znaleźliście ten mój błąd, no i mnie poprawiliście, także świetnie. A teraz przejdziemy do sedna sprawy. Co ja tu mogę mieć? Słuchajcie, mam kawunię oczywiście, was też zapraszam na kawkę poranną w niedzielę, aczkolwiek jak ten film na YouTube wrzucimy, to już będzie pewnie po południu, no ale kawunia może być. A do kawuni, tadam, zobaczcie, nowe zdrapki w Norwegii się pojawiły. Kafe Pausen, czyli tak jakby, no, przerwa na kawę. Mam takich zdrapeczek, jak już mówiłem wcześniej, 5. Także no, bez kawy dzisiaj by się nie obyło, prawda? Kawa musi być. Oj, tak ta zdrapeczka wygląda. No i mamy tu pole ścierne, jedno większe. A tutaj mamy mniejsze z moimi symbolami. Tych moich symboli, które będą wygrywające, będą chyba 3, tyle ile jest tych ziarenek kawy, nie wiem, ale tak mi się wydaje. No i musimy te symbole tutaj pod tymi kubeczkami szukać. Tabela wygranych wygląda tak, czyli top premia to jest 500 tysięcy, tak? Jest, nie, 100, nie 500, 100 tysięcy. Dwie sztuki tylko po 100 tysięcy, także nie wiem, aha, bo tu jest ogólnie 5,5 miliona wygranych jest ogólnie w tych zdrapkach do wygrania we wszystkich, jakie można znaleźć w kolekturach. Także tak to wygląda, prawie 100 tysięcy wygrywających zdrapek po 20 koron, czyli tyle, ile taka zdrapka właśnie kosztuje. No dobra, kochani, mamy kawunię, mamy zdrapkę, mamy przerwę na kawę. Także idziemy na króciutkie intro i po intrze drapiemy te zdrapeczki. Dobra, możemy zacząć od tej pierwszej, może trochę przybliżymy, żebyście to widzieli jeszcze lepiej. O, no wizualnie ta zdrapka jest taka, nawet nie ma szału, ale nie jest też źle, całkiem. No dobra, sprawdźmy tu, odkryjmy te moje, tutaj chyba się nic nie drapie, nie, odkryjmy te moje szczęśliwe symbole. No i tak, co my tu mamy? Jejkuś, co to jest? Bole. Bole to chyba bolerka, czyli taka bułeczka. Mleko. Trakt? Co to jest trakt? Jakiś korek? Jakiś, nie wiem, co to może być. Nie mam pojęcia, potem sobie sprawdzę w słowniku, bo naprawdę nie wiem. No ale dobra. Mniejsza o to, drapiemy, szukamy tych trzech symboli, albo chociaż jednego z tych symboli. Teraz tak, tu mamy wafel. Taki wafel, to są gofry, oni tak mówią na Norwegowie mówią na gofry wafel właśnie. Tu mamy muffinkę. Tutaj mamy monetę. Albo kilka monet, albo co to jest? Nie wiem. Mkron, jakiś, nie wiem, jakaś bułka, jakieś coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Muszę to mój norweski podszkolić trochę.
tutaj mamy horn. Też nie wiem, czy to jakiś rogalik, czy coś, korona, nie wiem. Lecimy dalej. Ta-ra-ra, ta-ta, ta-ta-ta, jakieś kawałek ciastka, kostka cukru. Tu mamy ciasto. Ciasteczko. I to też nie jest mój symbol, którego szukam. Termos. I uwaga, tutaj mam ostatni. To jest jakiś kubek chyba. A tu jeszcze jest jeden symbol na dole. Co to jest? Powiem wam, że nie mam pojęcia. Boże święty, tam jakoś po tym norwesku się dogaduje z ludźmi, ale jakieś tu wyrazy. A siet mógł to chyba jakiś kubek czy jakiś wazon. Większość z tych wyrazów nie znam. Będę musiał sobie po tym odcinku wziąć słowniczek i posprawdzać, żeby lipy nie było. Ale suma summarum, tu już nic nie ma innego. Czyli pierwsza zrabka jest nietrafiona. Lecimy z drugą, tylko sobie wezmę kawki. Łynia. Łynia kawuni. Ach, pyszniutka. Pyszniutka kawunia. Dobra, odkrywamy kolejny. I znowu mam ten trakt. Łyżkę i mleko. No i szukamy. Ciasteczko, ciasteczko, filtr do kawy. O, oni takie filtry tu mają do kawy. O, i tak to wygląda. Do tych takich specjalnych ekspresów. Tu jest ten mkron, nie wiem, co to może być? Jakiś pancake? Mkron, nie wiem. Ale idziemy dalej. Mamy kostkę cukru. Kany. Muffina. Donut. Zjadłoby się do donatka. Brus to jest napój po prostu gazowany. I tu mamy tego. Precla. Czy jakiś knot? To jak... nie wiem. Supeł. Chyba supeł. Wyglądał jak precelek z daleka, ale to chyba jest supeł. Też będę musiał to sprawdzić. I mugę. Druga zrabka pusta. Weźmiemy teraz trzecią. Co zrapeczka to kawunia, poczekajcie. Dobra, mega. No to lecimy. Mamy tego mugę. Dzbaneczek. Ciasteczko. I ostatni to mamy kostkę cukru. No dobra. Tararara, bole, bole, lele, wafel. Supeł. O, a tu mamy chyba młynek do kawki. Zobaczcie, jaki fajny. Kwern. Ciekawe. Filter. I muffinka. I jeszcze cztery ostatnie. Donacik. Horn. I termos. I uwaga, uwaga, ostatni symbol. Ostatni symbol to kanne. Także trzecia zrabka też pusta. I lecimy jeszcze po kolejną zrapeczkę i uczekamy. Ok. Także dzisiaj mamy przerwę na kawę. I szukamy. Dobra, ciasto, bolerka chyba i pai, czy pat? Nie wiem, co to jest, też jakiś kawałek czegoś. Jakiegoś ciastka czy czegoś, nie wiem. Pizza raczej nie, aczkolwiek podobne. Dobra, szukamy. O, patrzcie, trafiliśmy. Jej, pierwsza zdrawka trafiona. Już tu odkryłem, tutaj będzie 20 koron.
czyli tyle, ile taka ta zrobka kosztowała. Mamy termos, ale szukamy dalej, coś tu może jeszcze trafimy. Ciasteczko, filter, horn, donacik. Tu mamy ciastko, tak, to nie był donat, ale podobne, podobne. Tu mamy łyżeczkę, mugę, jakiś termozik czy coś, jakiś wazon, chyba to jest wazon, tak. Brus. I uwaga, ostatni symbol, wafel, czyli ten norweski gofr. No dobra, mamy tutaj 20 koron, czyli chociaż jedna zdrabka się trafiła. Mamy ostatnią szansę. No okej, okay. Zanim to jeszcze do tej zdrabki przejdę, to jeszcze kawka oczywiście, łyczek. Rewelacja, rewelacja wam powiem. Ach, dobra. I ostatnia zdrabka. Mamy tego horna, brus i termosik. Dobra, no to szukamy. Szukamy. Ostatnia zdrabka. Tu mamy ten młynek. Kanę. Bulerka. Bułeczka chyba jest to. Bułeczka, dokładnie. To chyba jest po prostu bułeczka. Ciasto, tu jest ten pie, czy pat, chyba pie, potem sprawdzimy, sprawdzę potem w słowniku. Muffina, łyżeczka, filter, mleko i dwa ostatnie, uwaga, uwaga. To jest takie te kółeczko, asiet, nie mam pojęcia co to w ogóle jest, asiet, nie wiem. I uwaga, uwaga, ostatni symbol dzisiaj. Ciasteczko. Ciasteczko, czyli mamy dzisiaj też tutaj w tej piątej zdrabce pustaka. Czyli na 5 zdrabek tylko jedna trafiona. No i poprawka w tej wielkiej krzyżówce, która nam daje stówkę. No, także fajnie. Nie ma totalnego pustaka dzisiaj. No, także ja wam już dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie chyba zdrapiemy sobie jeszcze jedną krzyżóweczkę. No, także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej!